słyszałam o żadnym procesie, żeby ktoś poszedł, żeby oskarżył. Co więcej, w Warszawie bezczelna pani prezydent miasta mówi, kiedy rodzice się zgłosili, że ona nie widzi powodu, nie musi informować. Rodzice jak napiszą, że dziecko nie chce chodzić, to dopiero wtedy. Ale to jest właśnie odwrócenie, bo to jest prawo, konstytucja daje rodzicom prawo decydowania. I to jest zasada. A to, że państwo kradnie te dzieci i robi z nimi bez wiedzy rodziców, co chce, to jest wyjątek i państwo powinno pójść zabiegać o zgodę, a nie demoralizować i potem i bez wiedzy rodziców, a potem jak rodzice mają, to trzeba było powiadomić. Na lekcji religii trzeba napisać zgodę, a tu się okazuje, przy opacywaniu dzieci przez jakieś watachy, tych różnych, oni się nazywają, warsztaty równościowe, jakaś feminoteka, jakiś trans, ktoś, coś tam, jeżdżą watachy ludzi opłacanych ze środków unijnych, opacują te wasze dzieci w tych przedszkolach, uczą ich, że właśnie ich płeć to coś, czy to nie jest, zobacz jaki pan, czy jaka pani, kiedyś tu Biedroń opowiadał, zresztą w Rzeczpospolitej było zdjęcie, przy stole stoją dzieciaczki, takie dorosłe, i tutaj ziemia, patrzą się, a tu siedzi jakiś koszmar taki z włosami, nie wiem co, w środku jakaś baba i na brzegu chyba siedział Biedroń, tak? No potem pytali Biedronia, a to co te dzieci, tak, co te rozmawiają? No to było szkolenie, że to właśnie trzeba akceptować tolerancja dla tej innej płci, dla innych ekspresji, tożsamości i tak dalej. No i on mówi, na co te dzieci pytają? No ja się pytała, a czego pan się za panią przebrał? Te dzieci od razu się dokapowały, że coś jest nie tak, tak? No i tego, kto tam pytali, kto siedzi? No to siedział jakiś transwestyta, poprzebierany za panią. Siedział oczywiście Biedroń, homoseksualista, a na środku siedziała pani właścicielka seks shopu i opowiadała dzieciom, jaki użytek się robi ze sprzętu, który ona sprzedaje.